Europejskiego, także tutaj na pewno dla niego coś nowego i też nie do końca, tak jak mówiliśmy, czuję tutaj te wibracje pomiędzy innymi liniami, która jest najważniejsza, pod kogo powinniśmy grać, ale warto wskazać, że te dwa V2 ich naprawdę nie jest imponujące i jeżeli mielibyśmy wskazywać mocne punkty piratów, to naprawdę ciut zakrzywionej rzeczywistości mogą tutaj coś ugrać. Jak wygląda duet Dambaya i Blue 45 w takim razie? Nie jestem fanem, ze względu na to, że widzimy to laning phase. Może inaczej, jak draftują, nie do końca wiem, czy, jeśli nie dostanę swoich komfortowych postaci, może tak, czy będzie to dobry laning phase. Czasami miewają gorsze, zwłaszcza wczorajsza, gierka trochę naświetliła. Ale jeśli chodzi o zgranie między zawodnikami, trudno ocenić, dopóki nie dowiemy się, jak komunikują się ze sobą. Póki co pierwsze wykluczenia, nie zobaczymy już Sony w żadnym duecie na Dolnej Alei, a jest to stosunkowo popularny wybór ostatnimi czasy, z tego co widzimy. Olaf, który zaczyna też zyskiwać na popularności w europejskich rozgrywkach Elysii. Tak, Olaf jest na pewno tym jednym z agresywniejszych leśników, których możemy zobaczyć w obecnej mecie Sona. Mam wrażenie, że Rogue po prostu nie chce sprawdzać tych udziwnień. Być może pojawi się również Yumi. Karma to też jest dobry ban z ich strony. Yumi bym tutaj typował jako kolejne wykluczenie, jeżeli miałby się ten trend utrzymać, za to ze strony piratów. Ciężko jest tak naprawdę celować w jakieś konkretne postacie. To brzmi jak first pick Sejuani w tym momencie dla piratów. Możliwe, że nie do końca, bo zazwyczaj, kiedy widzieliśmy drużyny draftujące na piratów, to banowały kilku tych leśników, jak na przykład Kindred, jak na przykład Elis. Teraz wszystkie te komforty Wyska są otwarte i chciałbym zobaczyć go na czymś innym. Tak, to na pewno jest ten trend, który gdzieś nam się zmienia, ale jeżeli miałbym mówić... Kusi. Jakby ja to po prostu wszyscy oczekują. Jest jednak ta Elis wczoraj fenomenalna w rękach Cinkrofa, za którą zgarnął też MVP. Wysek Elisek. No, jestem ciekawy, jak sobie poradzi na doświadczonych zawodników ze strony Rogue, bo będzie musiał szukać tych ganków, a to też pytanie, jak wydraftują sobie piraci pozostałe linie. No i Rogue i Sports Club do tej pory nie wojowali zbytnio z kompozycjami standardowo, troszeczkę pod gdzieś tam nawet late game, prawda? Czy teamfighty, więc nigdzie się nie spieszą ze swoimi wyborami. No i przede wszystkim Yumi, wobec której Blue przyszedł obojętnie i dziwię się, ponieważ Yumi jest jedna z jego takich lepszych herosów, tych, których lubi, a grywa tam dużo na solo queue i też on zawsze lubił tych enchanterów, prawda? Więc wydaje się, że to ja byłem niemal pewien, że zobaczę Yumi first pick. Ale w tej sytuacji Rogue Sports Club bierze dla siebie tych dwóch ostatnio popularnych herosów. Nie muszą wziąć w tym momencie Sejuani, nawet jeżeli Behave bardzo by ją mocno chciał. Mamy w tym momencie Pajka, co może nam sugerować taki duo lane, ale niekoniecznie, bo równie dobrze może dostać tą postać, czy to Selfie, czy też być może Finn. I jeżeli przesunęlibyśmy na solo linię, właśnie Pajka, to dużo bardziej zyskuje Sejuani w tym momencie, którą chyba w końcu wyproszę w tej rotacji, bo jeżeli teraz się nie pojawi, to wątpię, żeby kiedykolwiek się pojawiła. Jednak nie. Zawodnicy stwierdzili, graliśmy tylko Sejuani, teraz gramy na siebie. Nie, to nie będzie fair, jeżeli któryś z nas teraz by ją wziął, ale Jarvan kontra Elise, to będzie dosyć interesujący pojedynek, szczególnie, że wcześniej nakreślaliśmy dwie postury tych junglerów, ale po stronie piratów też potencjalnie Dolna Aleja już została podjęta. Sivir Lux. Tak, i Sivir Lux jest to bardzo bezpieczna linia, również nastawiona na obijanie, szczególnie Lux. Myślę, że tutaj to jest duża strefa komfortu Dambaya i Blue 45, do tego silny leśnik. Tutaj będziemy na pewno szukać dużo więcej agresji w perspektywie solo linii piratów. No i właśnie, Akali, która dużo ostatnio zamieszania zrobiła w Elysii. Mimo, że dostawała nerfy, zmiany i tak dalej, ciągle jest obecna i wydaje mi się, że ta postać będzie mogła coraz częściej w Ultralidze widzieć, jak gracze na nowo zachwycą na nią hype na screamach. I widzimy, że trochę takie leniwe bany, nie wygląda jak coś, co musisz koniecznie wykluczyć, ale bardziej okej, ty tym grasz i tak dalej. Obie drużyny nie ujawniły zbytnio, dokąd idą ze swoimi kompozycjami, ale przede wszystkim mid lane mnie tutaj interesuje, ponieważ no, Snower versus Selfie. Selfie ostatnio pokazuje się jako jeden z najlepszych, jak nie najlepszy zawodnik w Ultralidze. I jeśli dostanie dla siebie counter pick, no właśnie, Snower może być w tarapatach. I podoba mi się to, że Rogue już trenuje coś specyficznego, bo ten Pike pojawia się wraz z Yumi na Summoner's Rift. Zakładam, że również dołożą do tego coś ciekawego, a przy okazji solo linii, potencjalnie, jeżeli przypiszemy Pike'a do dolnej linii. I jestem niesamowicie ciekawy. Mamy wykluczenie Jace'a, to oczywiście bardzo duży komfort Kackosa i też linia, która, wokół której możesz dużo zagrać, ale z drugiej strony pojawia nam się ten słynny Klet, Niko na topie.
takim razie to oczywiście nam sugeruje, że będziemy mieli last pick dla Selfiego. Czy na pewno Niko na topie? Czy od razu ją przypisujesz właśnie do tej górnej alei? Domyślnie. Dopisuję. Tutaj w ogóle jest dużo sposobów, żeby trochę poflexować. W teorii Rogue nie zdradziło po 80% draftu, ani jednej koniecznej pozycji. Więc to jest ciekawe, jak tutaj zżonglują póki co Herosami. Yumi nam idzie. Okay, a w sumie dobra, support został przyszkolony. Dobra, dzięki. Dzięki, zepsułeś mi anegdotkę. W ciemno Gnar wybierany. Niekoniecznie, bo niemal na pewno wiesz, że jeden z tych trzech Herosów, którego oglądam, będzie na topie. Choć może się wydarzyć trochę inaczej. Ale tutaj oczywiście piracki akcent, ale to nie będzie Gangplank. I widzimy dosyć ciekawą rzecz w drafcie Rogue, bo jak często widzimy potencjalnie strzelca na ostatnim wyborze. Okej. Czyli eksperymentujemy dalej. Poczekaj, bo ja mam ciekawą statystykę. Nie przytoczyłem jej na pre-show, ale widzę, że jednak ktoś ją wywołał z lasu. W tym momencie Sylas na wskroś patcha 9-12 zaprezentował nam się w 8 grach. Zwyciężył tylko w 2 i co ciekawe, był to Jizuke dwukrotnie. Vitality jakoś znalazł na niego sposób, ale ogólnie jest to również najniższy win rate obecnie w solo queue. Sylas na wskroś wszystkich poziomów, więc wiem, że to jest Sylas, który może podebrać ulti Niko i to jest potężna Yasuo. Rzecz, ale... To jest Yasuo Selfiego. Jeszcze miał kiedyś nick Cory. Być może kilku zawodników, czy też kilku fanów, widzów będzie go kojarzyć. To był pierwszy Yasuo w Europie po wyjściu tej postaci, o którym mówiliśmy, że potrafi grać tą postacią. Zachwycaliśmy się naprawdę bardzo długo. Rok bardzo podkręciło. Zmieńcie tego, to, proszę. Chciałbym to zobaczyć, naprawdę. Chciałbym zobaczyć... TQ na Yasuo to też będzie nie lada gratka. Okej. Okay. Jednak widzimy botlane, Pyke, Yumi, który ostatnio też możemy widywać na profesjonalnej scenie. I przede wszystkim spisuje się nieźle. Tyle mobilności, tyle potencjałów na CC, zabójstwa. Pyke staje się po prostu jeszcze lepszy z Yumi. Dla mnie to będzie gratka, obserwować Selfiego na Yasuo. Pamiętamy, że zresztą on w Mymie wtedy zastąpił Christiana, właśnie wchodząc jako ten młody talent, trochę nieokrzesany. I wielu zastanawiało się, bo wtedy wyjęty prosto z solo kolejki, a widzieliśmy, że już w wielu drużynach się pokazał. Jak ciężką linię będzie miał Snower? Niekoniecznie linię, jak Yasuo nie naciska aż tak bardzo. Sylas na pewno ma osłabiony early game i nie do końca będzie mógł się wymieniać z rywalem, ale może stać na dystans, gdzieś się farmić. Też pamiętajmy, jesteś na niskim poziomie HP, Yasuo nie zabija cię od razu. Potrzebuje tych 2-3 dodatkowych sekund po ultimate. Dostajesz co najmniej jedno dodatkowe wzmocnione Kingslayer, Królobójca cię leczy więcej, jeśli jesteś poniżej 40% HP. Wydaje mi się, że Snower, dopóki nie popełni jakiegoś krytycznego błędu, jest bezpieczny. Z tego, co widzę w predykcjach, faworyt jest jasno zarysowany. Czy po drafcie się coś zmieniło? Lubicie takie doprawienie tych wyborów? Jest okej. Okay. Jeden i drugi, więc nic nie zmienia. Ja nie ukrywam, będę obserwował szczególnie Rogue i to, jak egzekwują kompozycję, która nie jest obecnie super standardowa, ale też nic nas tak specjalnie nie zaskoczyło. Zobaczymy, czy zaskoczy nas coś bardziej w samej rozgrywce, do której to będziemy powoli przechodzić. Przed wami komentatorzy. To był iście G2 Style Draft, trzeba przyznać. Tak naprawdę jeszcze chyba w Ultralidze nikt tak draftu nie podkręcił, jak dzisiaj zrobił to Rogue. No i czy tobie się to podoba, Maguire? No na pewno nie możemy sugerować, że Illuminar Gaming podkręca drafty w taki sposób, bo oni raczej zazwyczaj robią to dosyć standardowo, ale rzeczywiście Rogue, takie G2 eSports polskie, tym bardziej, że jeszcze wybrali Samuraja w postaci Yasuo, więc tutaj oczko puszczone do Samurai z G2. Ciekawe i podoba mi się to, że najlepsza drużyna aktualnie, jeżeli chodzi o wynik w Ultralidze, decyduje się na tak egzotyczną kompozycję i do tego jeszcze Hikyu na Pyke'u, którego nie widzieliśmy zbyt często na takich egzotycznych postaciach, które nie są strzelcami. Jestem ciekawy, jak to przebiegnie. Sądzę, że mimo wszystko Rogue nawet z taką dziwną kompozycją nie powinno mieć problemu na wygraną. Tak, myślę, że to jest moment, w którym możemy się na chwilę zatrzymać i pochylić nad Hikyu. Jego obecność w Ultralidze może się okazać dla niego szansą na znalezienie swojego nowego sufitu. Tak? Pomyśl sobie, kiedy siedzisz w LEC, kiedy masz tak naprawdę czas na to, żeby w ten sposób eksperymentować jako typowy AD carry? To prawda, w LEC grasz na jakieś G2 podrzędne, a tutaj masz takie zespoły jak... Nie. Źle mnie zrozumiałeś. Chodzi o to, że biorąc pod uwagę umiejętności, jakie posiada Hikyu, i z racji tego, że nie oszukujmy się, ale poziom drużyny, na który się obecnie mierzy, jest niższy niż poziom drużyny, na który mierzy się w LEC, to może sobie pozwolić właśnie na tego typu wybory. I
Osobiście powątpiewam, że gdyby obecnie Hikyu dalej znajdował się w LEC, to czy pojawiłby się w jego rękach Pike? Lubię tak, uważam, że jego obecność w Ultralidze pozwoli mu na znalezienie nowego sposobu na siebie, jeżeli chodzi o grę kompetitywną. Oczywiście, tak na pewno ma zdecydowanie szersze pole do popisu, jeżeli chodzi o eksperymentowanie i wybieranie nowych postaci. Swoją drogą, w taki sposób piraci nie powinni podchodzić na pierwszym poziomie do przeciwników. Blue 45 stracił połowę many, połowę punktów zdrowia, a w zasadzie nie zyskał nic, więc to nie było zbyt fajne. O, Yumi na górnej alei. Nie, spokojnie, to tylko Niko jako kameleon przebrana za tego słodkiego kotka. Co ważne, co ciekawe, jeżeli chcecie sprawdzić, czy wasz przeciwnik to jest kameleon Niko, no, a jest innym czempionem, wystarczy go raz zaautoatakować. Bo dopóki on nie wykorzysta żadnej ze swoich umiejętności i będzie po prostu atakował przeciwnika bądź miniony przy pomocy własnych autoataków, nie zmieni się. Więc to jest taki sposób na sprawdzenie, czy lejnujecie na Yumi na top lane, czy jednak jest to Niko. Oczywiście domyślając się, że jest to Niko, bo raczej Yumi nie zostanie wysłana na górną aleję, tym bardziej, że jest na dole. Ale jeżeli byście nie widzieli Yumi, jeżeli byście chcieli się przekonać, czy to jest prawdziwa Niko, wystarczy raz zaautoatakować tego czempiona. Tak może się okazać, że w przyszłości, że obecnie pasywka Niko jest najbardziej underrated pasywką, ale było wiele dyskusji na ten temat, tak? Jak w rzeczywistości chciałbyś ją wykorzystać? Ewentualnie przy flankach, przy teamfightach, gdzie tego zamieszania jest naprawdę wiele, może tam być się udało. Ale tak w fazie linii, chyba Niko musiałby być junglerem i musiałbyś jakoś niesamowicie dziwnie rotować po mapie, żeby przeciwnik dał się nabrać na pasywkę Niko. Tutaj naprawdę wiele składowych musiałoby się zebrać na całkowity efekt, bo w którymś momencie jedna z tych postaci, która potencjalnie chce roamować, musiałaby zniknąć z mapy, następnie pojawić się na górze. Wtedy okazałoby się, że to jest na przykład Niko i tak dalej, więc sądzę, że po prostu niezwykle trudno jest to zutylizować w taki sposób, żeby przeciwnicy rzeczywiście byli w jakiś sposób zaskoczeni. Dambaj, nieużyty spell shield, chyba jeszcze nie miał go na drugim poziomie. A propos zaskoczeń, na pewno możesz się dziwić w kwestii tego, jak opresyjny jest botlane Niko w połączeniu z Pike'iem, ale teraz środkowa aleja i selfie, o tak po prostu z flashem! Dobry błysk, bo gdyby tego nie użył, po prostu zostałby złapany w kajdany oraz ten kokon leciał świetnie, wysek Elisek na swoim najbardziej rozpoznawalnym herosie, jakim jest Elise. Podoba mi się to już, bardzo agresywne wejście na środek, teraz próba podebrania kraba, ale jednak mu to się nie uda i dwa kraby dla Behave'a już na samym początku. Pytaj, czy Behave go otrzyma, czy selfie? Wydaje się, że selfie chciał się po prostu wyleczyć za pomocą ostrza do rana z tego kraba, dlatego wysek. Dlatego Behave na chwilę pozostawił go samego. I miałeś priorities aż dwóch linii. Więc w sumie dla Behave'a to jest czysta poezja. Tak, dwaj goście, którzy jak dotąd grali tylko Sejuani i widzimy, jaką pomoc otrzymuje Behave od swojej drużyny w early game'ie. I wydaje mi się, że to będzie bardzo ważne w kontekście całego spotkania, bo wcześniej, tak jak nakreśliłeś, dwóch zawodników, trzy gry na Sejuani, nie pokazali zbyt wiele, tym bardziej, że jeżeli chodzi o ranking nietrafionych ultimate'ów, sądzę, że tych dwóch naprawdę plasowałoby się wysoko. Wysek jednak wygrywa, moim zdaniem. Wysek ostatnio się dowiedział, że ultimate Sejuani ma efekt przygwożdżenia, tylko że trzeba trafić tą umiejętnością. Teraz na nieco bardziej agresywnych postaciach, jeżeli chodzi o początkowe etapy rozgrywki, więc będę chciał rozliczyć obydwu zawodników na przestrzeni pierwszych 15-20 minut z tego, jak wykonają plan na grę w postaci tej początkowo-growej agresji. Okej, w takim razie zobaczymy, czy im się to w ogóle uda, ponieważ przydałoby się, żeby w końcu gdzieś w tym early game zaszaleli. Szczególnie, że macie kilka linii, na które moglibyście wejść, jak chociażby środkowo, ale ja tam wiele wymian będziemy mogli obserwować, szczególnie, że widzieliśmy, jak selfie sobie gdzieś tam ze Snowerem radzi. Przede wszystkim fakt, że Yasuo, tak, Yasuo selfiego, mam wrażenie, że na większość mele postaci będzie miał dobry matchup. Tak po prostu. Przypominając fakt, że chyba za każdym razem, kiedy tylko miał dostępny tornado, trafiał w Snowera. Gdybyś do tego dorzucił ewentualną pomoc Behave'a, gdybyś jakiś gang zadział, tak? Na desku przed tym meczem, podczas draftu wspominali panowie Awahir, Ryan oraz Azon, że no, będziesz miał problem jako Snower, jeżeli selfie dostanie dobrą postać. Popatrz na Wyska, ciekawa próba zgankowania Fina, ten dopiero po teleportacji. Oj. I to było fatalne, ale może nadal atakować Fina. Kackos musi użyć błysku, jeżeli chce dołożyć obrażeń, tak się jednak nie stanie, ale Fin mimo wszystko obity i wyforsowany z, okay, z górnej alei. Jestem pod wrażeniem, że Wysek został sprankowany na klona Niko. Śmialiśmy się z Niko, że nie ma zbyt użytecznej pasywnej umiejętności. Jej klon też nie jest jakiś bardzo oszukańczy, jeżeli chodzi o użycie, ale tutaj akurat złapał Wyska, który nie spodziewał się, że Niko może być pod tą drugą postacią, więc sądzę, że ten klon uratował życie Finowi, bo obrażeń ze strony Wyska było naprawdę sporo, Kackos założyłby własną część, oczywiście ogłuszenie i tak dalej, więc Fin tutaj uniknął śmierci, ale było blisko. No prawda, ale też tak
W sumie przecież Niko podczas używania swojego W biegnie szybciej, więc... I też na chwilę znika z mapy, na ten dosłownie ćwierć sekundy, kiedy tak. wypuszcza drugiego klona, więc to jest ważne. Więc mógł się w sumie domyślić, że to jest klon, że to może być klon oczywiście. Bo oczywiście mogłeś puścić klona w inną stronę, a sam jest przyspieszony. No, dobra. A słuchaj, to Wysek nie trafiał ultimate'ami Sejuani. Kokoneliski jest nieco trudniejszy do trafienia i jak na razie widzimy, że nim też nie jest zbyt celny, ale sądzę, że to się zmieni. Flash popatrz, wyforsował. Teraz Behave'a musi trafić. No, jesteś pewien? Musi trafić. Tak, nie tym razem. Ponownie nie tym razem. Szczególnie, że może spokojnie Behave'owi pomóc tej selfie, jednak czy tak się stanie? Nie schodzi w tym momencie, schodzi jednak Kacko z szóstym poziomem, z prawie naładowanym dużym gnarem. To jest przejęcie Red Buffa i Wysek z Kackosem mogą to zaliczyć jako małe zwycięstwo na swoją korzyść. I to jest fajne wykorzystanie presji, którą Wysek wcześniej wykreował na górnej alei, bo Finn był sprowokowany do powrotu do bazy albo pozostania na linii z małą ilością HP, co sprawiło, że teraz Kackos, mając priorytet, był w stanie szybciej zejść, pomóc swojemu leśnikowi przy zabieraniu czerwonego wzmocnienia i po prostu Wysek wyszedł na tym zwycięsko, ale popatrz, Behave teraz zmierza w stronę dolnej alei. To chyba będzie zabójstwo. No, musi być zabójstwo. Nie ma wszystkiego poziomu, co prawda, jako Jarvan, ale przyciąga przeciwnego Edgary. Heal zagrany, nietrafione podbicie. Akurat to może przeszkodzić. I udaje się jednak uciec Dambajowi i Blue. Co tutaj się stało? A, wydaje mi się, że Dambaj powinien szybciej użyć błysku. Oczywiście próbował swojego wspierającego ochronić własną tarczą, ale teraz selfie bez błysku. I tym razem kokon. I to jest pierwsza krew na konto Snowera, Wysek. Tym razem jednak udało mu się trafić kokon za czwartym razem w tej rozgrywce, jeżeli dobrze liczę, ale tym razem skutecznie i to zabezpiecza pierwszą krew oraz priorytet na środku. Selfie nie ma teleportacji, więc straci dużą falę minionów, a Snowy, jeżeli by tylko chciał, może zostać i przejąć kilka plejtów, jednak wróci do bazy dla tempa. Bardzo fajne zagranie ze strony piratów. To jest coś, czym zaskakują i to jest coś, dzięki czemu kreują sobie tą małą przewagę w postaci 500 sztuk złota na początkowym etapie rozgrywki. Okej, okay, co więcej? Bilans udanych ganków 1-0. Dla Wyska. Albo inaczej, bilans ganków, podczas których udało ci się wypracować przewagę w złocie. Mhm. Swoją drogą, Mikołaj, ja chciałem nieco więcej zahaczyć o kompozycję ze strony obydwu zespołów, bo Rogue Sports Club podkręcili własny draft. Mamy tutaj takie nowinki, jak chociażby Pyke wraz z Yumi na dolnej alei, ale mega mi się podoba adaptacja ze strony piratów, bo na pierwszy rzut oka Sivir oraz... Lux wydają się dosyć krusi, mogą być eliminowani, ale nie w przypadku, w którym cały czas będą przepychać falę minionów, nie w przypadku, w którym to teleportacją dysponuje Dambaj, więc może wcześniej i częściej pojawiać się na linii, więc jeżeli tak linia zostanie rozegrana perfekcyjnie ze strony piratów, nie pozwolą na zejścia agresywne ze strony Hiki oraz Raxo. Do tego nie powinni być narażeni na żadne wykluczenia 2-2. Trudno jest zabić mimo wszystko Lux oraz Sivir. I do tego powinni mieć cały czas priorytet, po prostu przepychając falę minionów. Tak się jednak nie dzieje, bo Hiki wraz z Raxo rozpoznają dobrze własny potencjał na zabójstwa i grają agresywnie. Tak, grałem agresywnie i powiedziałeś, że nie ma zbyt dużych szans na wykluczenie 2-2. Jednak gdyby się w końcu pojawił Behave w odpowiednim momencie, tym razem z szóstym poziomem, szanse będą większe. Tak, zauważ, że Lux nie posiada swojego, przepraszam bardzo, Lux posiada swojego flasha, nie posiada go Dambaj, więc akurat w tej kwestii, jeżeli będziesz pushował jako Lux w połączeniu z Sivir, to wystawiasz się na ganka. I dlatego cieszę się, że Wysek pojawił się przy dolnej alei, wyczyścił tę wizję, tak zmniejszasz pewność siebie, jeżeli chodzi o Rogue i Sports Club. I naznaczyłeś, że nie ma możliwości ze strony Pyke'a na roaming. Bierzesz w sumie Pyke'a i Yumi po to, żeby roamować w pewnym momencie. Tak, oczywiście, to jest założenie, ale biorąc pod uwagę, że grasz przeciwko Sivir oraz Lux, który cały czas będą zarzucać kolejne fale minionów nadchodzące ze strony przeciwnej bazy swoimi umiejętnościami, no nie zejdziesz w momencie, w którym twoja fala minionów jest po prostu zniszczona i musisz jeszcze zająć się falą minionów przeciwnika. Swoją drogą, mówiłeś o potencjale na wykluczenia ze strony Rogue Sports Club, ale piraci mogą także poszczycić się całkiem dużym kill pressure ze swojej strony, bo jeżeli tylko zostanie trafiony Binding w stronę Hikyu albo nawet Raxo, który jest w stanie zablokować oczywiście wychodząc ze swojego towarzysza i tak wpadają w efekt kontroli tłumu, następnie obrażenia dokładane przez Sivir, przez Lux, przez Wyska, w bardzo krótkim czasie jesteś w stanie zadać niezwykle wiele. Kackos agresywnie, ale błysk od strony Fina i Behave'a automatycznie spowodowane też dobrą rotacją od Blue 45, który pojawił się na górnej części mapy. I kończy się na tym, że to botlane drużyny Pirate Sports postanowił na zrzucenie tych standardowych przypisań do linii i po prostu gdzieś się zacząć po mapie przemieszczać. To prawie przyniosło dość pozytywne skutki dla Pirate Sports. Na sam koniec wytradowaliście jeden flash za dwa. Można to uznać za pewien sukces, ale teraz świetna wymiana ze strony Snowera przeciw Selfiemu. I popatrz też, jak inteligentny ekwipunek w tym momencie znajduje się
dla Snowera. Jest to tabi ninja, które niezwykle szybko chcesz zdobyć przeciwko samemu. O, co się dzieje? Jak Snower właśnie ogrywa, Selfiego nam idzie! Wydaje mi się, że Snower, który jest zaznajomiony z Yasuo i tym, że jesteś w stanie nim zrobić naprawdę horrendalnie słabe statystyki, jest w stanie wykorzystać słabości przeciwnika, ale popatrz, co teraz się dzieje, chociaż Snower, to może być eliminacja! Podwierzą, może próbować, ale naprawdę mało zabrakło. Selfie jeszcze wyleczony na wszelki wypadek przez killa zagranego przez Raxo, ale musicie oddać to Snowerowi. O ile nie przeczytał dobrze intencji przeciwników, to naprawdę świetnie wyglądał podczas tych wymian z Selfie. Próba była dobra, wykonanie nieco gorsze, chociaż no, brakowało jednego autoataku, 10 obrażeń. Tam Selfie uciekł na ostatkach, na oparach życia, następnie wyleczony przez Raxo, zarówno uzdrowieniem, jak i jeszcze bodajże triumfem, więc tutaj Selfie odzyskał całkiem sporą dawkę KP, ale teraz Wysek niezauważony po prostu podejmie Heralda i chyba wyjdzie mu to na dobre, bo popatrz, Behave o niczym nie wie, ale wie o tym, być może Finn. Tak, Finn w tym momencie posiada priority na górnej alei. Mógłby tutaj zejść i nawet sprawdzić tego Heralda, nie decyduje się jednak na to, co szczerze troszeczkę mnie niepokoi, ponieważ nawet jeżeli Kackos mógłby się pojawić przy Heraldzie i trochę pokrzywać plany Finowi, to byłaby i tak szansa na przerwanie tego Heralda Wyskowi, a wzięcie go w tej 12-13 minucie może się okazać bardzo dużą wartością dla Pirate Sports, szczególnie, że patrzycie na kompozycję Rogue i Sports Club, spodziewalibyśmy się naprawdę szalonych rzeczy z ich strony. One się na razie nie dzieją. Pirate Sports wydaje się naprawdę dobrze amortyzować kompozycję, którą wybrało sobie Rogue i Sports Club. Tak, ja jestem wielkim fanem tych kompozycji. W końcu Kackos uwolniony z okowów karmy, która oj, taka świetna, oj, taka wzmocniona, 100% pick ratio, bla, 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 ale w Polsce nie wychodzi, więc tutaj Gnary, jak najbardziej jestem tego fanem. Tak samo Wysek na proaktywnym wyborze, jakim jest Elise i do tego całkiem fajna adaptacja ze strony dolnej alei. Dambaj, wiemy, że on ma problemy podczas fazy liniowej, ale Sivir świetnie sprawuje się w walkach drużynowych, dlatego ten wybór jest genialny. Swoją drogą wydaje mi się, że najlepsze ADC-ery na aktualnym patchu, jeżeli chodzi o 9-12, właśnie jakim jest Sivir. No i Snower, też widzimy, że ten wybór Sylasa jak na razie działa dla niego całkiem nieźle. Oczywiście przed chwilą upadł, no ale w sytuacji 1-3 to było trudne, żeby uniknął śmierci. Tak, jedyne, tak jak powiedziałem wcześniej, czego by się można przyczepić, to ewentualne przeczytanie sytuacji. Ale wspomniałeś o Sivir. Masz nie najlepszą farmę w 14 minucie i Snower, byłeś chwalony, a teraz roamująca Niko, roamująca Yumi z Pajkiem. Niko akurat siedzi na górnej alei i to jest drugie zabójstwo na środkowej alei. Tyle chwalenia, a ostatecznie zero nagrody za to dla nas i dobra teleportacja. Dwie teleportacje. Tym razem Finn będzie się mógł pochwalić ewentualnym zejściem, jednak również teleportuje tutaj Gnar. Kackos z niego będzie miał dużego i będzie spokojnie mógł zagrać ultimate'a w ścianę. Wow, piraci wychodzą na tym zdecydowanie lepiej. Dwie teleportacje wyciągnięte, do tego sami zabezpieczyli pierwszą wieżę, oczywiście przy wykorzystaniu Heralda, ale mimo wszystko to są dodatkowe plejty, to jest dodatkowe złoto, a sami też zainwestowali tylko teleportację. Piraci w tym momencie wygrali na całej wymianie i to jest coś fajnego. Mimo wszystko Rogue Sports Club obdarzyło szacunkiem samego Gnara, który tak jak powiedział, zaraz przemieniłby się w dużego Gnara i mógł pogrozić palcem przeciwnikom. Tylko pomimo tego, że Pirate Sports wygrało te wymiany dolnej alei, tak wręcz bym powiedział, tak, wyciągnęli te teleporty, udało im się wziąć wieżę, patrzysz na złoto i nie widzisz takiej przewagi. Jest na równo. Grasz na Rogue Sports Club. Jakie oni mieli problemy na Aves w swoim zwycięskim meczu? Dla mnie to jest coś super optymistycznego. Prawda, w tej kwestii to może być zwycięstwo, ale Kackos mógłby trafić tym stunem. Jeszcze zatrzymany przez Blossom Fina. Te obrażenia pod wieżą mogą wystarczyć. I jeszcze jeden autoataczek by się przydał. Finn pod wieżą może się wywrócić i Kackos odnosi triumf. W tym dive nie powinno być takiej sytuacji, a jednak się wydarzyła i Finn musi troszeczkę zastanowić się nad swoją sytuacją. Oj, w sytuacji 1-4 Kackos bez błysku nie unika śmierci, ale zabiera do grobu ze sobą jednego z przeciwników. Fenomenalne zagranie. Wydaje się, że tam zabrakło ultimate'a ze strony Hikyu. Raxo też jeszcze nie miał heala, który co dopiero teraz zszedł z cooldownu, więc piraci. Moim zdaniem święcą triumfy. Teraz Snower może mieć problemy, chociaż nie zostanie zestunowany. Trochę pod limity tają mi wraz z Pajkiem. Ale 1-0-2 wyrobiłeś. Tak w sumie wracamy do kwestii, o której mówiłem na samym początku. To są limity, być może, które testuje Rogue Sports Club. Masz w sumie 3-0 i jesteś dość pewny swojego, a jednak potrzebujesz mieć jakąś kartę przetargową w przyszłości. Było o tym wspominane gdzieś tam w rozmowach, w kuluarach nawet bym powiedział, ale też na otwartej przestrzeni, na otwartej scenie, że
Nawet te mecze ligowe są dla ciebie treningiem. Są treningiem dla twojej drużyny i musisz je traktować na poważnie, a mimo to wyciągać z nich jak najwięcej. Więc jeżeli grasz na Pirate Sports jako Rogue Esports Club, to czemu by nie wypróbowywać takich rozwiązań? No, tym bardziej, że jeżeli to by ci wyszło, jeżeli zastępowałbyś przeciwnika, wtedy te lepsze drużyny muszą wziąć pod uwagę, że jesteś w stanie wyciągnąć takie nietypowe, egzotyczne piki i zagrać nimi dobrze, więc to jest najlepszy moment dla Rogue Esports Club, żeby wyciągnąć chociażby Pajka na bota, czy tego Yasuo dać Selfiemu, który swoją drogą nadrobił w minionach, ma już kosę statika, więc będzie całkiem niebezpieczny, ale nie uda się po Infinity Edge jako drugi przedmiot. Tutaj nieco więcej wytrzymałości, sądzę, że pojawi się Seraph's Gage. Całkiem inteligentny, bezpieczny wybór. Możesz się w ten sposób zabezpieczyć. A teraz szybko walę. Oj, panie Blue! To źle wyglądało, chyba że teleport ci w czymś pomoże, ale dobrze zagrany stun przez Hikiu wchodzi w tym momencie w to wszystko jungler drużyny Rogue Esports Club. Behave z zegarkiem, jest Selfie, ten Blossom prawie w trzy osoby. Dambajowi udało się go uniknąć, ale oczywiście dobrze wiemy, że w tym całkiem niezła jest Sivir, jednak już Wysek tak wygodnie nie ma i cały ten sen na temat Pirate Sports nagle się rozpływa. Po raz kolejny, kiedy Blue wyłapany zupełnie bez powodu, dlaczego on znalazł się aż tak blisko swojego rywala, dlaczego Selfie był w stanie go podbić, nadal masz błysk, nadal masz killa, ale teraz Rogue Esports Club chcą zanurkować jeszcze głębiej. Kto będzie celem? Kackos czy Dambaj? Obydwaj jednak umkną z życiem. Kackos skoczył po prostu po głowie przeciwnikowi i stwierdził, że tak się najlepiej jest wydostać. Hikiu, gdybyś trafił tym zębem rekina, to zapewniłbyś najprawdopodobniej drugie zabójstwo, kolejne raczej dla swojej drużyny, ale po co? Bo tak masz wieżę, zdobyłeś chyba 3 kile, jeżeli się nie mylę, wycofujesz, tak? Pirate Sports było chwalone, kończy się na tym, że i tak Rogue Esports Club posiada przewagę 2000 sztuk złota, ale teraz pod wieżą wyłączony Finn. Okej? Okay. Finn nie ma najlepszej swojej gry w tym meczu. Nie, ale przed chwilą to wejście z trzyosobowym ultimatem było całkiem niezłe. Popatrz, piraci mimo wszystko odzyskują tempo i chyba będą w stanie przejąć tą wieżę na środku. Tak, nie ma żadnych teleportacji, to będzie kolejny łup dla piratów. No i naprawdę nieźle się obkupią swoją drogą. Chciałem pochwalić Rogue Esports Club, bo wiele słów, może nie krytyki, ale wątpliwości w ich stronę było postawione, jeżeli chodzi o grę drużynową. Dobrze. A w tym spotkaniu od 18 minut grają w zasadzie jako jedność, jako drużyna, która niezbyt mocno rozdziela swoje linie i to nie daje zbyt wiele miejsca na ganki ze strony Wyska, którego też chwaliłem za to, że wreszcie agresywny wybór proaktywnie. Rzeczywiście, udawało mu się wykonać proaktywne kroki, ale to były głównie zabezpieczane cele neutralne, bo nie był w stanie uderzyć w rywali, którzy trzymają się niczym wataha wilków. Wataha wilków, łotrzyki, piraci. No. Tak, wyobraź sobie sytuację, w której łotrzyki i piraci się spotykają. W jakimś porcie. Brzmi jak Assassin's Creed. Black Flag. No, przecież była taka, tak była część, która się rozgrywała gdzieś tam. Jakaś tortuga. Na Karaibach. Wydaje mi się, że tak, że to prawda. DLC nam się szykuje. Z zawodnikami piratów i z zawodnikami łotrzyków. Czekamy na to. Albo na jakiś cover, panowie, z waszej strony. W każdym razie, wracając do rozgrywki, 20 minut na naszych zegarach. Przewaga ze strony Rogue nie jest jakaś gigantyczna, ale teraz Dambaj może być wyłapany. Jest zegarek i zaraz ściągnięty na harpun będzie no, także. Finn zadbał o to, żeby się nie wydostał. To będzie po prostu kolejne zabójstwo na tej mapie. Jednak do czego tak naprawdę prowadzące? Do Smoka Infernalnego. Ten na mapie pojawi się za jakieś 5-10 sekund. I może nawet być kolejne zabójstwo. Behave nie chce odpuścić Wyskowi. Tak, ci goście mogą mieć do siebie pewien żal w kwestii tego, co się działo w ich karierze. I proszę, mimo tego, że udaje się Kackosowi zgarnąć wieżę na Górnej Alei, to oddajesz Infernala i dwa zabójstwa. Nie rozumiem, dlaczego Wysek tutaj zginął, a nawet o Dambaja bym się zapytał. Muszę się zgodzić. Jak dla mnie niewytłumaczalna sytuacja, w której Dambaj, okej, okay, został wyłapany, ale co robi Wysek z Bluestersem piątym? Wiedzą, że mają przewagę na górze. Tam Kackos atakował wieżę. Dlaczego sami nie pójdą na środek? Nie zdobędą priorytetu? Nie zwardują wokół Barona? Popatrz, 20 minuta, chcesz przygotować już w tym momencie wizję. Oni po prostu idą w stronę Smoka? Dlaczego? Okej, okay, jest teleportacja od Kackosa, ale zawsze będziesz w sytuacji 4-5, więc kolejna zła decyzja, która mogła być uniknięta i wykorzystana nieco lepiej. Ten czas spożytkowany na właśnie przejęcie priorytetu na środku, następnie postawienie wizji, czy potencjalne wyeliminowanie wardów ze strony przeciwnika, to jest coś, co piraci powinni byli zrobić, a nie po prostu podchodzić na teren, na którym nie mają wizji i na teren, na którym nie mają prawa walczyć, bo i tak przed chwilą stracili swojego strzelca. Niestety. Ale jeżeli takie błędy są popełniane, to nie można mówić o ewentualnej opcji wygrania ciut później tej gry. I Blue trochę spanikował i jeszcze pojawił się Hikiu ze świetnym połączeniem. Najpierw swojego dasha, potem ultimate'a i przedłużenia stuna. Także
czyste dwa zabójstwa. Znowu uczestniczył w tym Wysek, jednak nie po tej stronie, po której by chciał. To może być Baron dla Rookie Sports Club w 22 minucie. W takim razie bez junglera ze strony drużyny przeciwnej. Myślę, że tak. I powiem ci, Maguire, tak Katskos czuje się chyba najsamotniejszy w tej grze. Na bocznej alei, jednak to nie jest Baron. To będzie próba zdobycia kolejnego zabójstwa. Nie dość, że Blue zabił siebie, używając tego zegarka, to jeszcze wydał wyrok na Wyska, bo tam przeciągnięty oczywiście Hikyu, tutaj bez żadnych szans Snower na ucieczkę ani na walkę z przeciwnikiem. W tym momencie Selfie jest już zbyt silny. 100% uderzenia krytycznego, bo pamiętajcie, umiejętność pasywna Yasuo zwiększa twojego kryta dwukrotnie, więc wystarczy zakupić Infinity Edge oraz Shiva, żeby już mieć każdy autoatak gwarantowany uderzeniem krytycznym. Rogue Sports Club jednak nigdzie się nie spieszy. Przejmą po prostu wieżę, kolejne zabójstwa dla nich i będą przygotowywać prawdopodobnie wizję pod Barona. To jest ten aspekt drużynowy, którego nam brakowało na przestrzeni pierwszych trzech rozgrywek. Teraz grają jako jedność i to jest coś, co mi się mega podoba. Nie jestem pewien, czy ten mecz to rzeczywiście jest w stanie zweryfikować. Jak kończy się na tym, że Pirate Sports popełnia błędy pozwalające przeciwnikowi wyłapać ich w bardzo specyficznych sytuacjach, gdzie nie powinno to do końca mieć miejsca, i Rogue Esports Club po prostu może sobie pozwolić na takie latanie huzia na juzia, wszyscy na jednego. I mimo wszystko spodziewam się, że dopiero gdzieś w grach, ponownie na Devil's One, na Illuminar Gaming, która swoją drogą będzie miała miejsce w przyszłym tygodniu, jeżeli mnie pamięć nie myli, będziemy mogli zweryfikować, czy rzeczywiście ta gra drużynowa ze strony Rogue Esports Club poprawia się z tygodnia na tydzień. Bo ja o tym mówiłem wczoraj na desku, jeżeli ten aspekt uda im się wypracować, co raczej powinno być tylko kwestią czasu, biorąc pod uwagę, że masz w tej drużynie naprawdę doświadczonych zawodników, no to będą ponownie naprawdę świetną drużyną, ale teraz górna aleja. Oj, te łańcuchy nie trafione ze strony Snowera, ale i tak pogonią. Popatrz, Wysek na przedniej linii, błysk wymuszony ze strony HQ do tyłu, ale czyżby Rogue Sports Club chciało odwrócić? Teleportacja jest dostępna od Selfiego na flance, ależ może mieć tutaj świetny ultimate. No gdyby się Selfie i jeszcze tyle. Tutaj pofatygował z teleportem, ale tak się nie stanie, po prostu będzie przewodolną maleję, tak ewentualna szansa na wzięcie wieży tieru drugiego jest bardzo obiecująca, jednak bez większej liczby minionów to się nie stanie. Dobry, inteligentny wybór, trzeba pochwalić Rogue, że nie podpalili się, nie chcieli walczyć pomimo całkiem niezłej flanki od Fina z potencjałem na naprawdę niezły ultimate, po prostu. Selfie weźmie dla siebie jedną wieżę na dole, następną nieco też obije i Rogue Sports Club będzie wygrywało takimi zagraniami o niskim poziomie ryzyka, ale za to z dużą stopą zwrotu. Tak trochę rozciągają grę na mapie, trzeba przyznać, i Pirate Sport nie udaje się niczego z tym zrobić, a prędkość, z jaką poruszy się Pajek, jest dewastująca. Jeszcze użyte te Death from Blow. I czy Wysek ponownie dołączy do swoich sojuszników? Zagrany zraszacz, nie trafiony jednak Snare w wykonaniu Fina, jednak to tak, będzie kolejne zabójstwo, mimo że nie na konto AD Carry, drużyny Rogue Esports Club. To mimo wszystko dla Rogue Esports Club. O-o. I lecą dalej. Ale nie ma tym razem resetu, więc spokojnie, chyba że poleci Hikyu, ale pod wieżę już by było dość niebezpiecznie. W tym samym czasie Selfie puszuje wieżę na dolnej alei tieru drugiego, tak? Rogue się teraz bawi, Rogue po prostu idzie po swoje. No właśnie, swoją drogą w międzyczasie także Snower upadł w pojedynku 1-1 z Selfiem. Piraci jeden za drugim wpadają w sidła swoich rywali i tutaj nie ma współpracy drużynowej. Tutaj ta drużyna nie porusza się niczym jednostka. Każdy wybiera swoją drogę, każdy gdzieś ten łup chce zdobyć dla siebie, a w międzyczasie nie zdobywają żadnego złota dla całego zespołu, dla całego statku. Więc no, piraci, po prostu karygodne, tragiczne zachowanie w tym momencie przez Blue 45. Swoją drogą zobaczmy, jak to wyszło na dole. 15 poziom Selfiego do 12 Snowera, poczekał za ścianą, podbił rywala, następnie ostatnie tchnienie, które wydał z siebie Snower, przyciągając się do minionów. No cóż. Snower sam na siebie wydał wyrok. Sam się ograł. Najprawdopodobniej tak. I no niestety, to nie są łotrzyki, to są galowie. Także piraci nie mają z nimi żadnych, na ten moment przynajmniej najmniejszych szans. Galowie? Galowie. Piraci pojedynkowali się z galami? Ewidentnie nie oglądaj się tego z najwybitniejszych dzieł światowej kinematografii, drogi Maguire'ze, i zaraz ci udowodnię dlaczego, włączając ci piękne części Asterixa i Obelixa, ale w tym samym czasie po prostu Rogue będzie dokańczał swojego dzieła. Blue 45 zmuszony do ucieczki i niestety, ale również Snower sam na pięciu nie ugra. W tym samym czasie Kaskol stwierdza, że jego duża forma, fajnie by było, gdyby raz na grę chociaż wbiła kogoś w ścianę, a to i tak kończy się jego śmiercią. Także Baron będzie jako kolejny, a tłumacząc ci, o co chodzi,
chociażby w Asterix i Obelix, Misja Kleopatra miała sytuację, w której... No przecież miałeś tam piratów, gościu, nie pamiętasz? Okej, to prawda, rzeczywiście tak się stało. W każdym razie piraci nie będą tak groźni jak w Asterixie i Obelixie, przynajmniej jeżeli chodzi o tą rozgrywkę. Bardziej podobałoby mi się zabezpieczenie inhibitora i następnie podejście pod barona, ale jednak decyzja na pokonanie tego wielkiego fioletowego stwora oraz zabranie wzmocnienia dla siebie. Rogue Esports Club kroczy po zwycięstwo. Popatrz, 3-17 to jest jeszcze bardziej przekonująca rozgrywka, jeżeli chodzi o jednostronność gry, niż ta poprzednia w wykonaniu Illuminar Gaming. Swoją drogą mamy tego nurka w postaci Pajka. On wyłapie Dambaja, który zbyt agresywnie, zbyt głęboko. Dlaczego on stoi aż tak wysoko, jeżeli chodzi o środkową aleję? Łatwa eliminacja, kolejny błąd ze strony tego marksmana. I już druga gra z rzędu. Nie może jej zaliczyć na pewno do tych udanych. Snower gdzieś też się tam zjawił, ale 4-1 nie miał żadnych szans. I Finn jedynie jako zasłona dymna swoich przeciwników zwabił. Snower wpakował się w ogóle prosto w stunę od Pikersona. Tak no, co jak co, ale panowie... Trudny orzech do zgryzienia. Twardy. Trudny? Trudny i twardy. Sądzę, że obydwa te przymiotniki jak najbardziej określają w tym momencie sytuację piratów, bo nie mają zbyt kolorowo. Będą podchodzić oczywiście pod kolejne fale minionów. Akurat tutaj Sivir sprawdza się świetnie, jeżeli chodzi o możliwości niszczenia fal i nadchodzących minionów, nawet tych wzmocnionych przez Barona, bo one mimo wszystko dostają odporność na obrażenia magiczne, a Sivir, jak dobrze wiemy, zadaje te fizyczne. W tym momencie jeszcze piraci będą się utrzymywać, ale to jest tylko kwestia czasu. Finn przygotowuje linię minionów, falę minionów na górnej części mapy i będzie natarcie z trzech różnych stron, którego piraci już będą mieli problem uniknąć. Popatrz, Selfie nawet nie atakuje fal minionów przeciwnika, bo chce zsynchronizować to wejście. Swoją drogą, Hikyu, patrzyłem się na Yasuo, ale to Pike, eliminacja dla niego. I czy polecam dalej? W takim razie masz resety? Hikyu, ale chyba zbyt życzeniowe by to było, zbyt roszczeniowe z naszej strony, żeby liczyć na kolejne zabójstwo. A mimo to Selfie na dolnej alei próbuje się pojedynkować z przeciwnikami. Kolejne Q trafione, wie, że będą puszywane i Finn za chwilę dołączy do swoich sojuszników. Powolne wykańczenie rozgrywki i nawet 2-1 na dolnej alei nie jesteście sobie w stanie poradzić. Baza drużyny Pirate Sports otwarta i do abordażu przystąpiło Rogue Esports Club. I kolejny przypadek, w którym Rogue Esports Club, pomimo tego, że rozbili swoją kompozycję na trzy różne linie, świetnie grają jako jednostka, bo synchronizacja tego ataku była fenomenalna. Przygotowane linie ze strony Hikyu, ze strony BKV'a. Ostatnia walka podjęta przez Pirate Sports, ale nie ma tutaj żadnych możliwości. Zobaczcie, Blossom do tego wszystkiego. Jeszcze ostatni rozdział od Yumi. I lecimy z tematem. Dambaj ściągnięty. Blue pod wodę zatopiony. I razem z nim cała baza Pirate Sports. Dzielnie walczyli, trzeba przyznać na samym początku, ale niestety dzielnie to nie wszystko, dzielnie nie wystarczyło. I tak jak na samym początku chwaliłem chociażby Snowera za wymianę z Selfiem, tak chciałbym jeszcze raz o tym wspomnieć, to tylko pokazuje, że jakieś to nadzieje nam daje, ale...